Do poważnego wypadku doszło w czwartek około godziny 17.50 na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Kaszewy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierująca Deutico, 41-letnia obywatelka Ukrainy, czasowo przebywająca na terenie Kutna, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierującemu Alfą Romeo. W wyniku zdarzenia kierująca Tico z urazem głowy trafiła do jednego z łódzkich szpitali. Jej pasażer, 47-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego z urazem klatki piersiowej, trafił do kutnowskiego szpitala. Kierujący BMW z urazem, z ogólnymi potłuczeniami trafił również do kutnowskiego szpitala. Był trzeźwy. Od kierującej Deutico pobrano krew na zawartość alkoholu. Kutnowscy policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci apelują do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i ścisłe stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.